I oczywiście dobry wieczór, bardzo serdecznie witamy wszystkich z Bychawskiego Centrum Kultury w ten ostatni na naszym ostatnim piątkowym spotkaniu na warsztatach rękodzieła. Witamy wspólnie z panią Marzeną. Dobry wieczór, witajcie. I tak jak obiecywaliśmy, dzisiaj będziemy robić stroiki świąteczne. Zanim będą te stroiki, bardzo prosimy dzisiaj o informację o tym, czy dobrze nas widzicie i słyszycie, ponieważ 10 minut przed rozpoczęciem naszej transmisji pojawiły się jakieś świąteczne chochliki, które trochę nam nabałaganiły i nie wszystko działa, stąd dzisiaj ten mój mikrofon, który trzymam w ręce, bo ten taki przypinany, jaki ma fajny pani Marzenka, po prostu odmówił posłuszeństwa. Odmówił posłuszeństwa, wyobraźcie. Możecie się tylko domyślać, skąd on pochodził, ale nie będziemy dzisiaj gadać o mikrofonach, tylko o stroikach świątecznych, czyli o tym, co na każdym wigilijnym stole świątecznym powinno się pojawić, prawda? Stroik. Najlepiej, żeby był na żywym podłożu. Na żywym podkładzie, tak. I my takie żywy gałązek. Mamy żywy podkład. Jeszcze mamy dobrą informację. Mamy dzisiaj w końcu, może z dźwiękiem jest inaczej, ale za to mamy kamerę tutaj, taką na stole, która ma, zobaczcie jaka ona jest fantastyczna. Będziecie widzieli różne rzeczy, nasze manualne tutaj próby przyczepiania tych elementów. Tak. Będziecie to widzieli doskonale. I będziemy przygotowywać dzisiaj dwa rodzaje, tak? Tych stroików. Tak, dzisiaj będzie stroik taki w naczyniu do postawienia na stół, czy gdzieś tam na jakimś innym miejscu i będzie taki jakby wianek, można powiesić na drzwi, bądź gdzieś tam na czy to pomieście. Będzie taki amerykański, okrągły wianek, jak w Kevinie sam w domu, który tam sobie wisiał na drzwiach? Pierwotnie planowałam inny wianek, ale muszę powiedzieć, że moja wnuczka mnie zainspirowała, bo tydzień temu zrobiła wianek właśnie taki, który my dzisiaj będziemy robić. Skoro pomyślałam sobie, 10-letnie dziecko samo sobie zrobiło, to pozostałe chyba też sobie poradzą. I my zrobimy coś na wzór, chociaż będzie też i drugi, może tak bardziej dla mam, bo chyba dzieci wspólnie z mamami, wiem, że oglądają. Umawialiśmy się, że będą i mamy, i ojcowie, tak, może całe i babcia, rodziny. I całą rodziną, żeby to wykonywać. Właśnie. Tak. Także na dzisiejsze warsztaty całe rodziny są zaproszone. A posłuchajcie, ja jeszcze byłem z moim synem z kolei w sklepie, pewnym, dużym sklepie, właśnie po ozdoby świąteczne, ale po lampki. Tylko po lampki. I w tym sklepie było bardzo dużo skrzatów, niemalże identyczny. Jak nasze? Jak nasze, które robiliśmy ostatnio. Ja je tutaj, takiego skrzata, słuchajcie, przypomnę, jakie te skrzaty były, jak one wyglądały. Wyglądały właśnie w ten sposób. I takie skrzaty są w zasadzie w każdym hipermarkecie, supermarkecie, w każdym dyskoncie. Im ten skrzat jest większy, oczywiście tym jest droższy. I był taki skrzat, taki gdzieś o taki, o. I kosztował prawie 100. Także jeżeli macie kogoś w rodzinie, kto ma dużą stopę i możecie mu zabrać dużą skarpetę, tak jak ta, to zróbcie sobie dużego skrzata za około 10 zł pewnie, a nie za 100. A propos skrzatów jeszcze, panie Mateuszu, ja dzisiaj na przykład od koleżanki z pracy się dowiedziałam, że chyba któraś z pań wychowawczyni oglądała nasz program i też poprosiła dzieci o przyniesienie właśnie i będą robiły też na zajęciach takiego skrzata. Takiego no i bardzo skrzata fajnie, cieszymy się, że że te nasze pomysły są jakoś wykorzystywane. Tak, ale słuchajcie, przechodzimy do tych wianków, bo musimy je zrobić. Mamy nadzieję, że się wyrobimy w godzinę, bo te wianki będą pracochłonne. Pani Marzenka przyniosła jeden, który wykonywała stroik świąteczny sama. Tak. Poprosimy tutaj, żeby kamera nam go pokazała. Pani Marzena mówi, że on jest wykonany na prędce. Ja jak widzę, z jakim on jest wykonany, pietyzmem, dbałością, detalami, tym brokacikiem. Słuchajcie, tu jest nawet mały orzeszek, duży orzeszek, czyli laskowy, włoski. No wygląda to bardzo fajnie, bardzo ładnie i myślę, że na waszych stołach też będzie prezentował się tak samo jak na tym naszym stole warsztatowym. Co prawda nie ma on tam nic zielonego, ale to jest właśnie taka propozycja, że niekoniecznie, jeśli nie mamy dostępu do zielonych gałązek, można sobie poradzić w inny sposób. Właśnie, bo tak naprawdę jest bardzo duża moda i trend na te suszone takie rzeczy, suszone pomarańcze, to jest jakieś suszone szyszeczki. Co to jest? Tak. O to. To jest anysz. Suszony anysz. To A jest widzę, pani anysz. Marzenka go ma. Tak, o, tu go ja pokażemy. Mam. Suszony anysz. Będziemy laski cynamonu.
ale fajna jest ta kamera, kurczę, naprawdę. A jeszcze wiecie co, my mamy podgląd dzisiaj i widzimy to, co widzicie wy, i to już w ogóle jest obłędne. Anyż, ja pamiętam takie cukierki anyżowe. Anyżówki, dobra. Super. Pani Marzenko, pani opowiada o wianku, ja muszę pójść po telefon na chwilę, żeby sprawdzić, czy nas słychać, czy nas widać. Dobrze, nie o wianku, tylko o stroiku na stół. Prosiłam o przygotowanie gąbki florystycznej zielonej. Zielona jest do mokra, tak zwana. I tak, taką gąbkę zieloną moczymy w wodzie. Ja już mam przygotowaną, zamoczoną. Nie, dosłownie kilka minut. Jeśli dzieci tego nie zrobiły, bo może nie wiedziały, to w międzyczasie, jak my będziemy przygotowywać materiał, dzieci sobie zanurzą tą gąbkę w wodzie. Tutaj pan Mateusz będzie robił w takim naczynku, to jest jakiś stary kubeczek ceramiczny, już jest docięty kawałek gąbki, namoczony. I ja teraz pokażę tak, jak mamy taką gąbeczkę, nalewamy do naczynia wody, wkładamy w ten sposób. Moczymy kilka minut, aż wsiąknie całą wodę. Aż będzie cała gąbka, zmieni kolor. I wtedy ją wkładamy do naszego naczynia. My już mamy gąbkę nasączoną w naczyniu i możemy przystąpić do pracy. Ja odłożyłem mikrofon. Nasze stroiki będą posiadać... Dzieci sobie w tym czasie moczą gąbkę. W naszych stroikach będzie obowiązkowo świeczka, bo... świeczka w stroiku musi się znaleźć. Ja już nie pokazuję takiego fachowego mocowania, bo dzieci wiadomo, niekoniecznie sobie poradzą, ale świeczki mocujemy poprzez drut, na drucie po prostu. No i zrobimy dzisiaj tak troszeczkę metodą chałupniczą, tak jak to dzieci. I teraz tak. Ja przepraszam, ponieważ nie pojawił się żaden komentarz o tym, czy nas słychać, czy widać, to jeszcze raz poprosimy, jakby ktoś z was, nas oglądających, zechciał nam dać informację, to będziemy bardzo wdzięczni. Wciskamy sobie świeczkę. Już. I przygotowujemy sobie, troszeczkę tu naśmiecimy, gałązki. W ogóle to nam będą potrzebne albo dobre nożyczki. My to mamy taki albo specjalistyczny, takie cążki. Wzięłam specjalnie do drutu, bo i drut będziemy ciąć ewentualnie. Nie pokażę do czego. I co robimy? I teraz tak, jeśli mamy jakąś dużą gałązkę, to sobie ją przycinamy do jakiejś tam... Długości. Mniej więcej staramy się, żeby wszystkie te nasze miały jedną długość? Nie. Nie jedną długość, tutaj można sobie wziąć dookoła o takiej długości i później uzupełnić jakimś innym zielonym materiałem. Przed włożeniem najlepiej zdjąć igiełki. Tu gdzie wkładamy te igiełki na końcu, czyli na tym miejscu wbicia. Ja sobie przytnę troszeczkę krócej, dlatego że mój stroik będzie inny. Ja całkiem przez przypadek też uciąłem krócej, także jedna będzie krótsza, druga będzie dłuższa. Oczywiście wszystkich was prosimy, słychać i widać, dziękujemy za informację, fajnie. Posłuchajcie też koniecznie, to już jest w zasadzie taka praca do domu. Wrzućcie nam w komentarzach pod naszym dzisiejszym materiałem swoje stroiki, swoje wianki, wieńce, to różnie się mówi. Po prostu to, co dzisiaj wykonacie, pokażcie nam, bo naprawdę jesteśmy bardzo ciekawi. Dobra informacja, słuchajcie, jest taka, że będziemy jako Bychawskie Centrum Kultury przygotowywać ofertę zajęć w okresie ferii. To oczywiście będą zajęcia online pani Marzena to już się zgodziła w zasadzie wcześniej, że też będziemy tutaj wspólnie jakieś rzeczy robić, ale oprócz tego będziemy mieli jeszcze kilka fajnych propozycji po to, aby wasz czas w domu podczas tej narodowej kwarantanny spędzić miło i z jakimś pożytkiem, także będziemy mieć dla was fajne propozycje. A teraz ciągle wbijam te igiełki. Tylko tak, starajmy się wbijać pod kątem. A może żeby... taką strzyżką? Tak, właśnie jak najbardziej. Żeby ona nam gdzieś w dwóch miejscach sobie tam zwisała, ta szyszeczka, bo ona nam tak obciąży troszeczkę ten
O, super. Do stroików można używać, ja tu mam, ja korzystam akurat z jodły, ale mamy też i świerk, mamy jakiś taki, nie wiem co to jest, to zielone, cyprysik jakiś czy coś. Wiem, że się fajnie zasusza, bo już korzystałam. Okej, okay. A ja mam jeszcze, Pani Marzenko, tak? Takie pytanie w tak zwanym międzyczasie. Mhm. Oprócz stroika, co musi być na świątecznym stole? Czy jest jeszcze coś? No tak, jest. No wiem, że opłatek. Opłatek, ale tradycja. A w ogóle to jestem ciekawa, czy Pan Mateusz na przykład i czy dzieci wiedzą, od kiedy w naszej tradycji chrześcijańskiej jest taki zwyczaj celebrowania i dekorowania, na przykład przybierania, ubierania na święta, pojęcie? Domów. Nie, domów, w ogóle domów, bo nie od zawsze ubierało się domy choinkami. Najpierw czym się ubierało? Snopki? Tak. Snopki. Tak. Tak zwane przynosiło się taki snopek, stawiało się gdzieś w kącie, ewentualnie jakieś tam siano. Tam się suszone rzeczy na nim wieszało, tak, na tym snopku, tak, prawda? Albo, tak, to była, bo to zależy też od regionu, w jakim się znajdowano i tam były różne zwyczaje, ale... Wkładamy do naszych stroików igliwo. Tak, tutaj. Ale były jeszcze, zanim się pojawiły choinki, to były tak zwane podłaźniki. To były dekoracje. Pierwszy raz słyszę to słowo. Podłaźnik? Tak, podłaźnik. Trudne słowo. Halo, tak. Dzieci, znacie słowo podłaźnik? I to było coś takiego. To był ucięty wierzchołek sosny i przywieszony do sufitu, albo gałąź jakaś sosnowa uwieszona przy suficie. I na tym wieszano ozdoby. Dobra, ale to było bardzo dawno. Bardzo dawno. A ja mam pytanie, ponieważ tak, u moich dziadków zawsze dziadek chodził do lasu po jemiołę i tę jemiołę wieszał. Czy u kogoś z naszych oglądających też się ten zwyczaj kultywuje i ty wieszacie jemiołę? Pytanie do Was. Kto wiesza jemiołę? Jemiołę. Nie Łukasza Jemiołę, takiego wokalistę z Lublina, który tu u nas śpiewał bardzo piękne rzeczy, tylko taką jemiołę rosnącą na drzewie. Kto wiesza na święta w domu jemiołę? Czekamy na Wasze komentarze. No i po co tą jemiołę się wiesza? Może by się pod nią całować. Całować i całować. Bezkarnie. Miejmy nadzieję. Okej, okay. Ja nawet wykorzystuję, zobaczcie, te cęgi do tego, żeby tu sobie lepiej oczyszczać, szybciej. Tak. Żeby nie robić tego palcami. Patrzę, to jest jedno z najłatwiejszych zadań, jakie do tej pory dla mnie i myślę dla Was przygotowała Pani Marzena, czyli wkładanie tych igiełek w tę gąbkę. To jest naprawdę bardzo proste i myślę, że dzieci w każdym wieku absolutnie sobie z tym poradzą. Tak. Nikt tak nie będzie miał z tym problemów. Takich stroików możecie zrobić dużo, mało tego, chociaż nie, no w tym roku podobno nie będziemy się przemieszczać, będziemy w domach, więc... Bo tak że takim stroikiem do kogoś tak, właśnie, nie? Żeby obdarować kogoś takim stroikiem właśnie wykonanym. Na stole. A właśnie w tym roku będzie inaczej. A może ktoś tam napisze właśnie, jak zamierza w tym roku spędzić święta, bo nie wiem, ja ciągle ja szukam pomysłu. Ja tu mam szyszeczkę. Nie wiem, jak Pani Marzena, czy już wie jak, czy nie. No w domu. W domu, ale tak ale... zgodnie z literą prawa, czy niezgodnie. No właśnie, ciekawe jakie są pomysły tutaj dzieci, bo dzieci mają zawsze bardzo ciekawy punkt patrzenia na różne sprawy. Halo dzieci, dajcie znać, co robimy w święta. Święta. Jak spędzamy święta? A właśnie, a zawsze po domach chodzili kolędnicy, prawda? I śpiewali kolędy. A no właśnie. Niektórzy śpiewali lepiej, inni jeszcze lepiej, a inni byli wybitni. Czy ktoś będzie kolędował w tym roku? O, to też jest pytanie. Czy ktoś w ogóle pamięta tę tradycję, ten zwyczaj kolędowania? Tak. Pani Marzenko, czy mój jest okej, ten stroik? Tak,
on się nam troszeczkę tak rozłoży. Ja tutaj proponowałabym teraz... Suszunie? Nie. Może coś takiego, żeby... Drobnicę taką. Taką żeby drobnicę, to... żeby było miejsce. Słuchajcie, ewentualnie... To jest jałowiec? Nie, właśnie nie wiem, co to jest, ale... To jest... o, tu pokażę do tej małej kamerki. Zobaczcie, to jest takie... Ale to jest takie fajne. Mięciutkie. O, takie malutkie. Nie przygotowałam się i nie wiem, jak to się nazywa. Po prostu pani Marzena, idąc sobie do pracy, zbierała wszystko, co miało igły. Tak. I tym małym po prostu będziemy wypełniać środek mojego stroika. Muszę się pilnować, żeby nie uciekać tutaj od mikrofonu. Zobaczcie, więc tu bliżej w środek, tak bardziej chyba na sztorc wtedy włożę to. Tak. To, żeby tak... Takie słowo umaić? Umaić? No umaić. Można umaić. Można umaić. Dobrze. Już mam... Od razu jak słyszę słowo umaić, to mi się piosenka Maryli Rodowicz przypomina. To był umaj. Pachniała umaj. Saska Kępa. A jako młody chłopiec oglądałem Idola, jego pierwszą edycję. I chyba w Idolu w pierwszej edycji była piosenka właśnie ta śpiewana przez kogoś. I ten uczestnik programu na tyle opanował tekst, że śpiewał białe koszule po sznurze szły. I to już tak gdzieś zostało, że one szły. Dobrze, nie. Jak wasze stroiki? Jest tutaj coś takiego gęstego, o właśnie, żeby... Dobrze, jest pani Marzenko? Tak, tutaj musimy mieć takie miejsce, gdzie będziemy... Rozumiem, że tą gąbkę możemy kupić, tak? Tak. Kiedyś widziałam w sklepie pod Stokrotką, chociaż dawno tam nie byłam, ale jeśli do kwiaciarni można pójść i poprosić w kwiaciarni po prostu. I pani chętnie sprzedają? Nie wiem czy, ale powinny jedną gąbeczkę. No ale jak nagle po naszych warsztatach wszyscy nasi dzisiejsi oglądający, a jest no ich 11 osób, myślę, przerzucą. Myślę, że panie kwiaciarki się chyba zaopatrzyły, bo przewidziały. Słuchajcie, zapach tego jest piękny, naprawdę. Prawdziwa szyszka, taka świeża woda, ona pachnie, ale ma jeden kłopot. Lepi się. Żywica wycieka. To jest problematyczne nawet później, żeby umyć ręce, bo one od razu przyjmują każdy brud, kurz, pyłek. Tak. I to jest ciężko domyć. Powinniśmy to robić w rękawiczkach, myślę. Myślę, że tak, ale to tylko to jest świeżo cięte z wczoraj. Właściwie wszystko jest świeżo cięte, ale no... Szyszka. Ale polecamy, słuchajcie, naprawdę polecamy, żebyście skorzystali z rękawiczek. Będzie... Zdejmiecie rękawiczki, wyrzucicie no, i ręce popatrzcie, będą czyste. Ręce mam już brudne. Bardzo brudne. Więc jeżeli ktoś dzisiaj nie robi live, tylko nas ogląda albo będzie odtwarzał tę transmisję, to zróbcie to w rękawiczkach. Tak. Ja tu sobie daję dwie takie... Tam już mam ciasno. Ale... niekoniecznie. Jeśli się nie mieści, nie wkładajmy. My to udekorujemy czym innym. Nie mieści się, nie wkładamy, dobrze. Prosiłam o przygotowanie też suszonych jabłuszek, ewentualnie suszonych pomarańczy. To i będą nasze takie anysz, natury. Jest tak, jest anysz. No. Czy jego się dodaje do kompotu z suszy? Nie, bo to jest kupione... to nie jest spożywczy akurat. A, to jest ozdobny. To jest ozdobny, ja to kupiłam... No, w sklepie z ozdobnymi rzeczami. Tak. Tak samo te laski cynamonu. Chociaż w sklepie też można kupić. On już nie pachnie, bo no już nie. Go dawno otworzyłam. No nie, ale wygląda dobrze. No ale nie będzie dobrze wyglądał tu chyba, nie? W tym naszym. Będzie. Jak najbardziej. I klej na gorąco? Albo klej na gorąco. Będziemy używać jeszcze takich szyszeczek. To jest modrzew? To są szyszki z modrzewia. Proszę. To są szyszeczki z modrzewia. Też mam. To są sosny, tak. One są pomalowane. Czym? Mogę szybciutko pokazać, w jaki sposób malujemy. To pokażemy. Modrzewiowe szyszki. Słuchajcie, pani Marzenka już zaraz powie jak. Ja szybko przypominam. Robimy stroiki. Zaczęliśmy od takich stroików w szklanym naczynku. Ja mam taki kubeczek biały, porcelanowy. W środku jest florystyczna gąbka nasączona.
czyli troszeczkę ją trzeba było pomoczyć. Jest świerk, jodła. Jodła. Jodła, troszkę świerk, czegoś troszkę, takiego mięciutkiego tu. On jest pachnący, kująco mięciutki, taki sensoryczny, można go sobie podotykać, miły. Tak. Złota świeczka w środku. I teraz chyba będziemy ozdabiać, tak? Tak, będziemy ozdabiać. A ja pokażę, jak pomalować te szyszeczki, bo te nasze szyszeczki, spójrzcie, tak jakby były Ośnieżone troszeczkę szyszeczki. Śniegiem. Także ja tylko szybciutko pokażę odrobinkę farby białej, akrylowej. Pędzel prawie suchy. Prawie suchy, to jest takie malowanie suchym pędzlem. I w ten sposób tylko, zobaczcie, pocieramy. I już mamy efekt. I już mamy efekt takiego śniegu. Super. O, w ten sposób. A jak ja bym chciał na przykład tutaj zamontować w ten sposób takie szyszki? Można. Będzie za dużo? Bo nie. Słuchajcie, tu trzeba mieć trochę takiego zmysłu artystycznego. Tak, ale... I takiej tendencji do nieprzesadzania. Ja się boję, bo mnie się wszystko, co pani Marzenka dzisiaj przyniosła, bardzo podoba. Podoba. Ja bym użył wszystkiego. A czasami chodzi o to, żeby było skromnie. Tak. Może wystarczy tylko, zobaczcie, kilka... elementów. Kilka plastereczków. A to wystarczy położyć, czy jakoś to nie, wkręci? Nie. To trzeba akurat tylko... Najpierw sobie może ułóżmy, co chcemy mieć. O. Można dać bombeczki. Ja tu mam już, żeby ich nie kleić, to przyniosłam takie na druciku. Uważajcie z tymi kombinerkami, bo strzelają. To dzieci nie muszą kombinerkami, mogą i nożyczkami. Znając dzieci... To też będą chciały. Tak, to może być jeden z najciekawszych elementów tej całej zabawy. To mogą być na przykład właśnie kombinerki. Więc... Umieszczamy szyszeczki, nasze bombeczki. One są na druciku, więc można je tutaj... O tak, owinąć. Albo włożyć. Ja sobie tak też dam pomarańczę suszoną. Sama pani suszyła, czy kupiła gotową? Nie, ta akurat jest kupiona, ale to można suszyć samemu. Dam anyż, bo jestem fanem jego kształtu. Mhm. I jakąś bombeczkę, tak? Mogę prosić jakąś bombeczkę? Tak, proszę bardzo. Tutaj są takie, tutaj są złote. Dla mnie święta, wszystkie te świąteczne dekoracje muszą być elementem czerwonym, więc czerwonym, wybieram tak. Dwie czerwone bombki. I słuchajcie, chciałbym, żeby ten mój stroik wyglądał, no tak, powiedzmy. Smarujemy klejem, tutaj bombeczkę, tak żeby szukam nam tej się... kamery, która pokaże mój stroik. To ta. A może spróbujemy do tej tutaj centralnej? Mhm. Zobaczcie, ja bym chciał coś takiego, czyli trochę pomarańczy, trochę bombki. Bombka się świeci, jest słoiczek. I to mogłoby centralnie na wigilijnym stole sobie tam stać. Jeszcze jabłuszka takie, jeszcze taką szyszkę włożymy tutaj. Dużą. Czy mogę klej? Bo te bombki można klejem na gorąco tam przyłapać. Tak, tak, tak. To nie są bombki szklane, więc jak najbardziej, bo szklane to by na... A tak musimy się podzielić jakoś, może wystarczy. Ja już, o, proszę bardzo. Dobra. Mnie się bardzo podobają szyszki modrzewia. Bardzo je lubię. Bo są drobne, delikatne. To są takie delikatne szyszeczki. Dobrze. O. Ale o ile, to mówię do wszystkich naszych oglądających, o ile te wszystkie prace, które wykonywaliśmy do tej pory, były taką pracą odtwórczą, gdzie było pokazane po prostu wszystko, etap po etapie, o tyle tak. Tu jest naprawdę ogromna dowolność. Po prostu co macie, to możecie wrzucić. Każdy stroik będzie inny. Powinien być inny. Już widzę, że stroik pani Marzeny, no ale to mnie w ogóle nie dziwi, będzie ładniejszy niż mój, ale ja swój mimo wszystko będę bardzo lubił, bo to jest w ogóle w mojej życiowej karierze, to będzie mój pierwszy stroik. Spójrzcie, mam jeszcze całe orzechy, mam jeszcze połówkę orzecha, też można go użyć. Ja tutaj już sobie włożyłam.
A ja tak zrobię na bogato i zrobię sobie dwie szyszeczki. O. Szuszunie, przepraszam, to było w epoce lodowcowej. Szuszunia. Ja sobie umieszczę w moim stroiku dwie szyszeczki. O. Bombeczki. Tutaj, słuchajcie, jest potrzeba dużo kleju na gorąco, żeby to, znaczy dużo. Jak dużo elementów ozdobnych, to i dużo kleju. To i dużo kleju, tak. Jak mniej, skromniejszy ten stroik, to i mniej kleju. Dobrze. Ale klej ten dobrze łapie do tych gałązek, naprawdę fajnie się przykleja. Mhm. A jeszcze mam takie jabłuszka. Za jabłuszko podziękuję. Dobrze. Nie pasują mi nie jabłuszka pasują. Do koncepcji. Bo... Właśnie. I... To jest ważne, prawda? Żeby tak. To było, żeby nadać temu jakiś swój indywidualny, osobisty, własny charakter. Charakter. A, poparzyłem się, ale to nic. Trzymam kciuki, żebyście się wy nie poparzyli. Zabiorę tę nitkę. Mhm. I jest. Dobrze. Jakiś brokat posypię. Za chwilę zaraz, będziemy... Słuchajcie, ja skończyłem, pani Marzena jeszcze nie. Nie wiem, o co chodzi. Ja mam taki skromny, taki w stylu polskim, troszkę tego, troszkę tamtego, to jest tu, to jest tam. Ja jeszcze pani Marzenki ten anysz... takie spójne, w ogóle takie piękne, a moje... Dobra, no ja jeszcze dlaczego? Popracuję. Dlaczego? A co to jest o to? A to jest kora. To są takie kawałki kory. Skoro ma być naturalne, to też można użyć. Bo to nie wygląda jak kora w ogóle, to jest brzozowa kora? Chyba tak, tylko malowana troszeczkę, jeszcze taka bielona. Bielona kora, brzozowa. Ale ja na przykład użyję takich, o, przetnę sobie to na pół. A ja nie przetnę, tylko zapakuję taki duży kawał. Może się utrzyma. Dobrze. O, no zobaczcie, właśnie teraz widzicie, jak pięknie wygląda stroik pani Marzenki. Naprawdę, słuchajcie, w sklepie... Nie wiem, czy... 8 dych, stówka? Nie wiem, czy pięknie, panie Mateuszu. Nie, tam się bardzo podoba, mnie urzeka. A najlepsze w ogóle... Ale ten w też jest... W robieniu tych stroików jest to, że oprócz tego, że możecie robić... z tego, co macie pod ręką, to tak naprawdę cały rok możecie zbierać sobie materiały. Materiały, tak. To też może być przygoda, jak trochę paszczak z Muminków, który sobie chodził i zbierał te kwiatki, tę kolekcję kwiatków, prawda? To wy możecie być takim zbieraczem różnych rzeczy, typu igliwo, typu szyszki, żołędzie? Mogłyby tu być żołędzie? Myślę, że tak. Kasztany, dary jesieni też? Myślę, że tak. Ja widzę, słuchajcie, że pani Marzena daje wszystko, co ma. Ja tak, cynamon jeszcze mam. Cynamon przykleja, to ja też przykleję, żeby nie było, że ja się tu nie staram. Taki na bogato. O. No i chyba czas kończyć. Już szyszeczki są. Nic tu błyszczącego nie dajemy. Jakieś bombeczki też są. Czy te bombki są przyklejone? Tak, oczywiście moje bombki są przyklejone. Dobrze, i teraz tak, pytał pan Mateusz o te błyskotki, o te brokaty, no bo Boże Narodzenie, no to musi się błyszczeć, prawda? Jeśli nie mamy takiego brokatu, chociaż tutaj tego brokatu jest niewiele, więcej jest lakieru niż brokatu, więc trzeba użyć, ja już spryskuję. O, zatkajcie nos. Mhm. I ja już go spryskuję dodatkowo, spójrzcie, brokatem, o. Ja już słyszę te dzwoneczki, jak dzwonią, kiedy pani Marzena sypie. Czy ja mogę sobie sypnąć? Tak. Dzieci, które nie mają... Dobra, nie powiemy gdzie, ale to jest w Bychawie można kupić? Można. Jeśli dzieci nie mają takiego brokatu, to można mamie podkraść lakier do włosów. Czyli kleimy to na lakier do włosów. Kleimy na lakier do włosów, ewentualnie
na taki spray z brokatem. O, proszę. I teraz posypujemy. Czyli ja mam lakier do włosów. Przypomniały mi się pierwsze dyskoteki. I kiedy, jak mama nie patrzyła, to się podbierało takie rzeczy. No. I teraz ten lakier nam rzeczywiście ten brokat wyłapuje. Tak. On nam posłużył jako klej. Czy możemy powiedzieć, że ta nasza praca jest skończona? Myślę, że tak. Bo tak. Ewentualnie. Słuchajcie, u mnie brokat, mam za dużo brokatu na jednej pomarańczy. I ona wyglądała pięknie, naturalnie, teraz wygląda jak z takiej ubrokacona. Tak, no. Wygląda jak z takiej chińskiej fabryki. No, czasem tak. Ale jest. Ale jestem zadowolony z mojego wianka. Wygląda w ten sposób. Można jeszcze sobie kokardkę gdzieś umieścić. Jeszcze? Dobra. Gdyby ktoś zechciał na przykład. Dobrze, to szukamy tego miejsca, gdzie będziemy umieszczać. Umieszczamy taką świąteczną... Ale u nas pachnie lakierem teraz. Już nie pachnie świerkiem. Nie pachnie żadnymi tymi rzeczami świątecznymi, tylko już czuć tylko lakier. Dobra, ja spróbuję wam przypomnieć, jak szybko zrobić kokardkę, bo pani Marzenka tu kiedyś pokazywała. Mogę nożyczki dostać, bo tym nie przednę. Tak. Dziękuję. Pani Marzenka pokazywała tak, że łapiemy raz na pół. Tak. I potem ją... Jak to było? To jest taki najprostszy sposób. To znaczy, można sposób złożyć. Dobra, mamy tak. Już sobie przypomniałem ten patent pani Marzeny. Mamy pasek taśmy. Składamy go na pół i tu nam zostają te wąsy naszej kokardy. To kółeczko, które mieliśmy tutaj, sobie pod spód zawijamy. Tak. I wychodzi nam kokarda. No i oczywiście teraz możecie sobie, tak jak panowie mają doświadczenie z krawatami, podregulować. Tak, jak związać. Komu bardziej A ja z kolei złożyłam w ten sposób. Inaczej. Tak złożyłam. Później sobie wyciągnę to. O. Tylko teraz wiązanie. I kleiliśmy to też na klej na gorąco. Trzeba związać ją w środku, bo ona nam się nie będzie trzymać. Dobra, pani Marzenka wiąże. Ja popatrzę. Ale nie, dobra, słuchajcie, bo ja wtedy ją sklejałem, czyli daję sobie krople kleju na gorąco. Można skleić albo związać. Moja jest związana. A moja będzie klejona. Klejona. Żeby pokazać, że też tak się da, że chyba klej nam się skończył, albo się pistolet przestał grzać. No tak. No tak. Wyłączył się. To ja niechcący go wyłączyłem. Mhm. Bo ma tutaj taki pstryczek. Bezpieczeństwa. Dobrze. Taki wiersz o pstryczku. Pstryczek elektryczek. Tuwim? No. Brzechwa? Można gdzieś tutaj sobie z boku tą kokardę umieścić. O. Jeszcze się nie nagrzał. Próbuję. To chwileczkę poczekamy. Okej. Okay. A pani z boku całkiem, tak? Ja całkiem z boku. Bo ja myślałem, że będzie tutaj na środku. A czy my jeszcze dzisiaj robimy jakiś... Tak. Jeszcze coś robimy. Tak, taki szybki wieniec. No ja chciałabym Aha, też... bo to były stroiki. To Jeden były był taki szklany, drugi taki bardziej... Okej. Okay. Tak. I będziemy w naczyniach. Robić jeszcze wieniec. Aha. Teraz były stroiki... W naczyniach. Ja zaraz sobie przykleję moją kokardę tutaj, jak się nagrzeje. Tak, jak on się przewrócił, to. Ręce mamy nie za ciekawe. Rękoma to się nie popisaliśmy. Powinniśmy to byli jednak w rękawiczkach zrobić. O. Czy taka pani Marzenko kokardeczka? Nie, no za duża. Za duża, no właśnie. To jest to, o czym mówiłem, że trzeba zachować, słuchajcie, umiar, proporcje, spokój, opanowanie. Ale może jakby ją troszkę zmniejszyć w ten sposób. I tak. I tak. I wyjdzie taka, o to właśnie. To wyjdzie taka mała, taka... I wyjdzie taka mała, to może ja... zrobiłem za dużą, nie Może wiem. Ja ją zwiążę, pomogę. Nie, ja już... Tak? Już zacząłem. Dobrze. Ja jestem uparciuch. Po swojemu. Tak, już będzie taka łamana kilka razy znowu. Dobrze. Tego kleju. Dobrze. Pani Marzenka przyniosła swój klej i
kartku nie będzie zła, że jej tyle zużyłem. Nie, to jest klej akurat... Służbowy. Nasz. Służbowy. Dobra, zakupiony ja mam coś na... takiego... Na potrzeby zajęć. Może być, tak? Tak. Tak może być, tak? Może być i przyklejamy. Przyklejamy ją. Słuchajcie, jak przyklejacie do gałązek, to ja zauważyłem, że trzeba tego kleju dać po prostu więcej. Niech on tam dobrze wejdzie, te gałązki są delikatne. Mhm. Dobrze mówię, pani Marzenko? Tak, moja tak. Obserwacja jest taka... I ja też tutaj. Już mam na palcu ten klej, ale on się dużo lepiej niż kropelka roluje z tego. Ja sobie teraz go tak ściągnę. Kropelkę to bym tu drapał i drapał pewnie do końca naszej projekcji, a to szybko, szybko i zeszło. Dobra, skończyłem. Ja też. Ja już mam, słuchajcie, pokazuję wam. Z panią Marzeną, dzięki jej tutaj gadżetom, które przyniosła. Proszę bardzo. Wykonałem pierwszy w mojej życiowej karierze stroik świąteczny. Jest na nim po prostu wszystko. Jest. Nie no, dobra. Czekamy na wasze zdjęcia stroików w naczyniach. Ja mam go w takim porcelanowym kubeczku na kakao. To jest taki kubek na kakao, mi się kojarzy z przedszkolem. Bez ucha, bez niczego, takie kiedyś chyba były. Tak. I w środku była gąbka florystyczna nasączona wodą. W to powkładaliśmy te igły i wszystkie inne elementy. A to, co jest na wierzchu, przyklejaliśmy na klej na gorąco. Tak. Pokażcie nam swoje stroiki. Jestem ciekaw. Myślę, pani Marzena, ja też. Właśnie, co na waszych świątecznych stołach będzie stało? Tak. Okay, stroiki odstawiamy na wodę, te, które zrobiliśmy. Odstawiamy. Tutaj szybciutko, Janek, tak? Tutaj szybciutko musimy sobie posprzątać, zrobić miejsce. Czy mam zabrać, to jest myślę, że tak gdzieś tam z tyłu. Dobra, ja już to tak. To nam już nie będzie potrzebne. Posprzątam. Na jakieś święta i tam święta trzeba sprzątać. Można położyć tutaj tak. O tak. Już jesteśmy. Co z tym zrobić, ale już coś zrobiliśmy. Posprzątamy, słuchajcie, o, to jest taka najlepsza metoda. Tu pod siebie. A później się... W domach na pewno macie szufelkę. A później się pozamiata. Kolejne pytanie do was. Czy trzymacie szufelki pod zlewem? Pani Marzena, trzyma pani szufelkę pod zlewem? Nie. Nie? Nie. Nie, bo kiedyś zawsze w kuchniach... Nie, nie, mam szufelka. Taki kącik za szafką. Nie widać tego, co prawda, bo często jej używam, więc... A pod zlewem mam... Zlew mam zabezpieczony przed dziećmi, więc nie nadążyłabym tego otwierać. Słuchajcie, to nie jest kurz, to jest oczywiście brokat ulubione. Dobrze. Nie, łapię, ale słuchajcie, tak się świeci... Brokatowy śnieg. Dobra, mamy. Wow! Półeczka koła ratunkowego dla małego dzidziusia, takiego noworodka. Tak jest. Bardzo. Będziemy wykonywać okrągły wianek. Pan Mateusz będzie wykonywał. A pani nie? Ja będę robiła co innego. A pani co będzie robić? Ja to tak pod kątem mam. Babć. Nie wiem. Nie wiem. Okay. Starszych dzieci. Dobra, a ja młodsze dzieci. Tak, a pan młodsze dzieci. Może tak Dziękuję. Być? Dziękuję, ta broda. Okej, dobra, mamy koło. Co to jest, pani Marzena, gdzie to się kupuje? Taki krążek styropianowy. Myślę, że w każdym sklepie u nas w Bychawie. W mięsnym? Nie, w tych takich, wiecie, no, bazarek, czy pińczyk, czy ho-ho. Takie okay, rzeczy. Robimy kryptoreklamę. Takie sklepy, gdzie jest mydło i powidło. To tam znajdziecie też taki wszystko po 3 złote chyba, czy coś takiego, czy po 4. Tak. Po 5. Tak. Do tych droższych to nawet nie chodźcie, nie? No. Ale tutaj pani Jasia mi powiedziała, że są, wcale nie są takie tanie. O te krążki? Tak. Aż ile byłam, to może kosztować? No kilkanaście złotych, aż byłam zszokowana, tak, bo ja to kupiłam za grosze, ale tak jak mówię, ja robię zakupy na giełdzie. Okej, słuchajcie, na giełdzie, giełda Elizówka, tam są te hale. Tak. Jeżeli ktoś chce tego zrobić więcej. Dla pasjonatów jak najbardziej. Moja żona pyta, czy stroik przyjedzie do domu. Przyjedzie. Nie mam wyjścia. Dobrze. Co mam robić? Owijamy. Tak. Tak. To jest już pokazuję. To jest długi łańcuch. Tak. Sztuczny. Tak, sztuczny. I w ten sposób, tak? I owijamy go.
Słuchaj, dzieci będą miały radochę. Będą miały radochę. A ja tutaj, ja rozwaliłam ten mój stroik po to, żeby pokazać i teraz go tak sklecę. Zobaczcie, jest zrobiony z gałązek brzozowych, zwinięte te gałązki brzozowe w taki wieniec. No, dzieci nie wiem, czy potrafią, ale tutaj kieruję już do mam. Mamy taki wieniec sobie uwiją. Ten by wyglądał bardzo ładnie. Tak. On jest tutaj podklejony takim workiem jutowym. Przepraszam, tu zapytam. Ma być tak ciasno, żeby białego nie było widać? Tak, tak. Tutaj ma być ciasno, żeby białego nie było widać. Ja mam jeszcze ten... Dobrze, bo tak ja już wiem, że mi zabraknie tego łańcucha. Tak. Oczywiście wianek jest... pomalowany farbą w sprayu, taką najzwyklejszą w sklepie motoryzacyjnym kupiona. Motoryzacyjnym, jejku. Tak, takie... Pani Marzeno, pani chyba wszystkie sklepy zna i wie, co można kupić. Tak, kupujemy. Pani Marzena sprayem do hamulców, do hamulców wykonuje wianki. Nie, to jest spray do malowania chyba, no nie wiem czego, ale farby te takie w sprayu, tam są najprzeróżniejsze kolory. Mam cały arsenał tego. Mam jeden, przepraszam, łańcuch. Wykończyć tak. To klejem na gorąco wykończyć? Tak, przyklejamy. Czyli początek i koniec, żeby to nam się nie rozjechało, tak? Mhm. Ja dam dużo kleju, żeby to trzymało. Dobrze, a ja tutaj, jak już mamy pomalowane, nie musi być tej tego worka, tej osłony. Ale ja sobie tak zrobiłam. Tutaj mocujemy, przyklejamy kawałek gąbki, ale już nie zielonej, tylko takiej zwykłej. Suchej tak zwanej, bo tamta jest mokra, tak potocznie się mówi. Tamta mokra, a ta sucha. I tutaj sobie wkładamy najprzeróżniejsze rzeczy. Ja tutaj sobie umieszczę, tak jak mówię, ja go rozwaliłam. Ja już coś mam tam... pół, więc biorę tak. Drugi łańcuch i kręcę dalej. I kręcę dalej. To na przykład można wykorzystać stare łańcuchy. Tak, jak najbardziej właśnie o to chodzi, że teraz będziemy wyciągać wszystkie te pudła z tymi naszymi ozdobami świątecznymi i na pewno coś tam znajdziemy takiego, z czego już nie będziemy korzystać, a na choinkę na przykład, a do czegoś innego może nam się przydać. Więc ja już tutaj z powrotem go zmontuję, ten mój wianek i dodam elementy ozdobne. Tutaj też jest kokarda taka już zrobiona, przyklejona. To wszystko jest na klej na gorąco. Ach, ten klejone. Klej na gorąco. Co my byśmy bez niego zrobili? No niewiele. Słuchajcie, ja sobie petłam dalej. Mam nadzieję, że dzieci, które nas oglądają, petłają razem ze mną. Mhm. Pamiętajcie, żeby petłać tak ciasno, aby nie było widać białych prześwitów z tego kręgu, który kosztuje w Bychawie kilkadziesiąt złotych. Nie, no nie kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkanaście. Kilkanaście podobno. Sklepikarzy, no. Ale o, to naprawdę wygląda jak taki wianek na drzwi. Tak. To tak, ten mój przynajmniej. Tak ja wygląda. Tutaj mam jeszcze takie różne inne ozdoby na ten mój wianeczek. Na drzwi. Też do kupienia w bychawskich sklepach, takie różne dodatki. Umieszczam sobie też, montuję to wszystko na klej, żeby było ciasno. Jak już mam za dużo tego łańcucha, to go po prostu ucinam, tak, nie? Tak, ucinamy. Jeśli jest za dużo, to ucinamy. To mi się podoba dużo bardziej niż robienie tego stroiku w szkle. Dlaczego? Bo to jest łatwiejsze. To nie wymaga przynajmniej na razie jakiejś wielkiej mojej inwencji, tylko po prostu takiej chęci robienia. Trzeba było mieć pomysł od samego początku. Tak, tak, tak. Zobaczcie, jakie fajne coś zrobiłem, co będzie świetnie wyglądało na drzwiach. Mhm.
Tak, pani Marzenko? Tak. Pani wyglądała. A moja córcia powiesiła sobie to nad kominkiem. Wnusia. Jak ktoś ma... Ja nie mam kominka, dlatego mówię o drzwiach, ale jak kiedyś będę może miał kominek szamotowy, tylko szamotowe kominki, to oczywiście będę takie wieszał może na szamotowym kominku. Albo girlandy wręcz. A będziemy robić? Za rok. Za rok? A jak się zobaczymy ze wszystkimi na żywo. To będą takie te amerykańskie. O, amerykański girlandy, jak to brzmi. Okej, słuchajcie. I pani Marzenko, co ja mam z tym zrobić teraz? Już zabrać do domu, pójść nie, sobie? Nie, nie. Potrzebne nam były bombki. Bombki. I szyszki do tego. Szyszki. I teraz tak. Tutaj mamy taki element złoty, więc, ale i czerwony, więc jak najbardziej będzie nam pasować. I te, ale tutaj już będzie inwencja twórcza. I mam przyklejać to na klej na gorąco? Tak. Tak, mam przyklejać je. Ale nie tylko bombki, można wykorzystać też jeszcze szyszki. Okej. Gdzieś te szyszki tak sobie umieścić i o, i tutaj już będzie twórczość. Zobaczcie, ja je odwracam, te bombki. Tak. To... Można je troszkę wbić w styropian, tak czuję. O. I takie z tych bombek robią się po prostu kulki. I od razu sobie... Właśnie, pani Marzena robi, słuchajcie, to w ten sposób, że ona sobie tak planuje, tu, to będzie tu, to znowu tu. I ja sobie tak najpierw właśnie zobaczę, żeby było estetycznie. Moim okiem oczywiście, a dzięki temu może później efekt finałowy będzie lepszy. A ja jeszcze, tak, dobrze. Och, jaka symetria. Symetria. Bo ja nie wiem, wydaje mi się, że mężczyźni są symetryczni. Tak, symetryczni. Nie, symetria nie wskazana, nie przy ozdobach. Słuchajcie, drogie mamy, nie wiem, starsze kto tam, dzieci. Starsze dzieci. Pokażę wam, jak maskować naszą gąbkę. Przy użyciu druta, jeśli mamy taki drut. Mogę kleić, bo... A, proszę bardzo. Tak. Jeśli nie mamy takiego druta, możemy wykorzystać spinacze. Możemy wykorzystać spinacze. Spinacz rozsuwamy i tak go, on nam się ułamie. O, tak kilka razy i takie haftki nam powstają. Ja tutaj pokażę. O, potrzebne nam o takie haftki. O. Ja się, słuchajcie, skupiłem, bo bardzo się staram zrobić to niesymetrycznie zupełnie. Tak, po kilka bombek w jednym miejscu. I tymi haftkami mech można maskować mchem. Mech jest pod ochroną. Naprawdę? Chyba że w ogródku nam gdzieś rośnie, no to możemy sobie tam zerwać trochę mchu. Pani ma ten swój z ogródka? Nie, a ten mech można go kupić w sklepach. To ten jest nie pod ochroną. To jest chrobotek reniferowy, to jest kupiony mech. Ja też tę szyszkę miałem, w ten sposób kłaść? A to już zależy ode mnie. Tak, od inwencji twórczej. I tu mamy, tutaj mamy gąbkę i trzeba ją zamaskować. Dobrze, że pani Marzena dała mi te zabawy z klejem, bo z tamtym bym sobie na pewno nie poradził, ale trzymam kciuki za starszych dzieci i za mamy. Takimi haftkami maskujemy, przypinamy, żeby już się nie bawić w klej. Można oczywiście i klejem, ale ja chcę wam pokazać, jak można w inny sposób sobie poradzić. O, tutaj użyję tego spinacza jako takiej haftki połamanego. Pani Marzeny, w domu nic się nie wyrzuca, gdzie wszystko się wykorzystuje. Nawet czasem było tak, że babcia, jak tam są robione jakieś porządki, babcia, czy to ci się przyda? No i babcia przygląda. No tak, to mi się przyda, ale to wyrzuć. Także zanim jest coś wyrzucone, to dzieci pytają, czy się babci to przyda. O, tu mamy szyszkę. Jeszcze tutaj.
nie sposób jest zrobić w tak krótkim czasie taki wianek, słuchajcie, od podstaw, jeśli chodzi o ten mój, bo ten, co robi pan Mateusz, to się da zrobić, ale ten wymaga troszeczkę więcej czasu. Jeszcze sobie użyję takich kuleczek. Lakier do włosów wyczuwam, nie? Nie? Już się błyszczy nie, za to bardzo. Już się wszystko A mogę błyszczy. Sobie obielić moją szyszkę? Tak, tak, mogę? Tak. Proszę bardzo. Czyli tą techniką suchego tak, malowania. Suchego pędzla. Suchego pędzla, przepraszam. Czyli mamy troszkę tu farby. O tak. Tak. O, takiej zaschniętej. Widzę tu pani Marzena, nawet mi nic nie chciała wycisnąć. I tak troszkę... A, przepraszam. Nie, nie tutaj tak. Jest jeszcze. Wyciskamy. Dobrze. A, wyciskamy sobie troszeczkę. Tak, tak, wyciskamy. Co to jest za farba, pani Marzenko? Akrylowa. Akrylowa farba. Ale myślę, że jak dzieci... Ale te dzieci teraz mają w domu akrylowe farby, bo one są fajne. Można kupić w takich małych opakowaniach, w małych tubeczkach. A dlaczego one są fajne? Bo one się dobrze myją? Nie, fajnie kryją. Fajnie kryją. I słuchajcie, bo ja za pierwszym razem zrobiłem jeden błąd, czyli tę szyszkę pod... Jak to powiedzieć? Żeby nie powiedzieć. Robimy, po prostu robimy odwrotnie, ale całkiem poważnie to robimy pod tą... Od góry... Pod te łuski. Pod te łuski. O, właśnie. Nie z łuskami, nie z łuskami, bo tylko się w przeciwną stronę. Tak. Czyli jeżeli nasze łuski... Boże, ojejku. Łuski, szyszki. Słuchajcie, nie, ja tego nie wytłumaczę. Musicie to wziąć na logikę. A to jest ten wianuszek taki, który czy rozbroiłam. Tak. Teraz mnie pani Marzena wyprzedziła. A ja miałem zrobić niesymetrycznie, zrobiłem symetrycznie. Facet w końcu. No. Ale co, może być pani Marzenko? Tak, może być. Żeby nie było symetrycznie, kupiłaby to można... Kupiłaby pani ode mnie taki wianek? Sama bym sobie zrobiła. To jest podejście. A naprawdę, słuchaj, jak się pojedzie do tych ale... sklepów, to tak można się napatrzeć. Ale... Ja myślę, że pani Marzena to jest jak taki... Kto pamięta bajkę Pomysłowy Dobromil? Tak. Patrzy, pyk, piłeczka jej tam. Ale my się tu śmiejemy, ale autentycznie ja jestem przykładem takiego właśnie Pomysłowego Dobromila, bo jak mi się coś spodoba, jak mi się bardzo spodoba, to ja to kupię i ja potrafię to rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby się dowiedzieć, jak to jest zrobione i zrobić po swojemu. Ja, jak mi się coś podoba i już nie mogę się oprzeć, to po prostu to kupuję i nie zostawiam. Ale naprawdę podziwiam wszystkich ludzi, którzy mają zdolności i talent do tego, żeby to robić. Tak, ale rzeczywiście jak mi się coś podoba, to się będę przyglądała, oglądała, jak to jest zrobione i sama próbuję. Jak zrobić uchwyt? Bo ja chcę to przebić i zawiązać. I zawiązać, bo można wykorzystać... Można wykorzystać... To dla kobiet. To dla kobiet. No właśnie. Spróbuję przebić. O, przez styropian. Słuchajcie. Mm-hmm. Da się. On jest twardy, więc wydaje mi się, że... Zniknęło. Czyli takie mocowanie z drutu. Tak, takie właśnie, żeby to wisiało gdzieś tam. Mm-hmm. Tylko, że tak, jedna strona drutu mi wyszła, a druga... A druga nie chce. A druga nie, ale to zaraz sobie zrobię, bo sobie zrobię tu bliżej. Ja przytrzymam. Pani Marzenka mi przytrzyma. Dobra, mam. Mm-hmm. Tu sobie po prostu to spróbuję. I to się skręca, tak. Skręcam te dwa kawałki drutu, które wyszły na dole. Okej, okay, skręcam. I mam, słuchajcie, do mam. Do powieszenia. Też można ozdobić kokardą. Ale jestem z tego zadowolony. Wow, ale to mi się podoba. Pani Marzena jeszcze chce kokardę, ja nie jestem kokardą. To znaczy, dobry. Ja tylko mówię, że można. Jeśli, ale niekoniecznie. Ale jest piękny. Ale jest fenomenalny. A jak się błyszczy? Błąd, bo chciałem, żeby był taki. O, tak miałem plan. Ale dałem drucik od spodu.
ale mogę go w każdej chwili przełożyć na górę, bo chciałem, żeby te żeby szyszki były góry, takie. Mm-hmm. I żeby ta jedna centralna bombka była też tu do góry, na górze, a nie na dole. Można tutaj coś dołożyć, jeśli to ma być centralne, to po prostu, żeby było więcej. Kochani, tutaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, dużo zależy od waszej inwencji, od waszych pomysłów. Tutaj to już pomysły. My pokazujemy, co my wykonaliśmy. Te stroiki w naczyniach tutaj szklanych, w pojemnikach, takie do powieszenia, do położenia. To tak naprawdę może być też ładny stroik na grób. Lekki. Lekki, ale... Jeśli czymś tam przyłożymy, damy świeczkę w środek, ciężką, dużą, ciężką. To będzie to fajny element. Ale moi drodzy, zbliżają się święta. Pani Marzena przygotowała cykl warsztatów, myślę, dla niej będą brawa, oklaski, Pani Marzenko, brawo, 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 brawo. To naprawdę to jest duży trud, żeby wymyśleć coś dla wszystkich, nie widząc was, nie wiedząc, jaki macie talent. Tak, jakimi materiałami dysponujecie, tak. Ponieważ zbliżają się święta, na ten czas świąt Bożego Narodzenia, wspólnie z panią Marzeną, ale w imieniu tak nas wszystkich z Bychowskiego Centrum Kultury chcielibyśmy wam życzyć przede wszystkim bardzo dużo zdrowia. Zdrowia na ten świąteczny czas i nie tylko na czas świąteczny. Radości, uśmiechu, świętujcie w swoich domach, w trosce o waszych najbliższych, o was samych. Radujcie się tym świątecznym czasem, radujcie się narodzeniem Pana Jezusa. A my zapraszamy was już w nowym roku na kolejną część spotkań na warsztatach z okazji ferii i z okazji karnawału. A jeszcze mamy informację, że tutaj Bychowskie Centrum Kultury oraz Męski Zespół Wokalny w Wigilię zaprezentuje wam koncert kolęd w formie takiej wigilijnej niespodzianki, po to, abyście zaśpiewali przy waszych wigilijnych stołach razem. Chcemy zachęcić was do śpiewania i panowie z zespołu taki trud czynią, nagrywają dla was materiał w naszym kościele parafialnym i jego publikacja nastąpi w wieczerze wigilijną. Bardzo serdecznie zachęcamy was do tego, abyście w tym czasie, o tym jeszcze napiszemy oczywiście w naszych mediach społecznościowych, zajrzeli i wspólnie pośpiewali, żeby to wspólne kolędowanie, tę piękną tradycję polską wspólnego, rodzinnego śpiewania kolęd przy stołach rozwijać, kultywować i o tym nie zapominać. Tak, ja jeszcze może mam dla dzieci propozycję na zrobienie jeszcze kartki świątecznej. Nie do wysłania takiego przez pocztę, ale przecież można zrobić zdjęcie takiej karteczce i wysłać, prawda? Można. Poza tym kiedyś takie kartki świąteczne były elementem dekoracyjnym choinek. Tak. Tak, właśnie. Stawiało się takie kartki świąteczne, które przychodziły do domowników na gałęziach. Na choinkach. A ja wykorzystałam do tej kartki, myślę, że dzieci też mają, obrazki, które ksiądz rozdaje chodząc po kolędzie. Także przejrzyjcie sobie pewnie zbieracie te obrazeczki i naprawdę bardzo szybko można zrobić taką karteczkę, wykorzystując taki właśnie obrazeczek z motywem właśnie świętej rodziny. I tu jeszcze może być na przykład coś z quillingu, czyli z tych kuleczek. Tak, też. Kręconek i też tak. Można to poprzyklejać. W środku są życzenia, też można napisać życzenia, sfotografować te życzenia i w ten sposób właśnie wysłać komuś. Moi drodzy, mam nadzieję, że jeżeli jeszcze nie wykonaliście wszystkich ozdób, jakie przygotowywaliśmy z panią Marzeną przez 4 tygodnie, to macie 6 dni do wieczerzy wigilijnej po to, aby w waszych domach przygotować świąteczne ozdoby. Były gwiazdy quillingowe, były Mikołaje, zawieszki, były aniołki, zawieszki, reniferki, zawieszki. Były gwiazdki jeszcze z rolek po papierze. Gwiazdki z rolek po papierze z brokatem. Ze wstążki, aniołki. Anioł ze wstążki. Skrzaty, nasz pat i mat, oni są tam. Jednego na pewno widzicie, jest na naszej drewnianej skrzynce, to chyba pat. Które można postawić przy choince, aby pilnowały prezentów. No i dzisiaj stroiki. Dziękujemy wam bardzo za te spotkania. Dziękujemy za bardzo dużą liczbę miłych komentarzy. To daje nam taką siłę do tego, że
żeby dalej pracować i pomimo różnych naprawdę trudności w prowadzeniu transmisji live, bo dla nas jest to naprawdę duża nowość. Dla mnie szczególnie. Ale myślę, że tu już z Panią Marzenką coraz lepsze mamy interakcje. Bardzo dziękujemy Wam za wszystkie miłe komentarze. I do zobaczenia po świętach. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Zostańcie zdrowi. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy.